Witajcie! W dzisiejszym odcinku programu Aktywnie Z troszkę sobie poskaczemy i to w doborowym towarzystwie, bo w towarzystwie prawdziwej lady i nie będzie to Lady Rozanek. Panie i panowie, waszym i moim gościem jest Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji programu Projekt Lady. Skacząc z trampoliny na trampolinę, w końcu cię spotkałam. Cześć Patrycja, witam cię. Cześć. Powiedz mi, dlaczego właśnie tutaj się spotykamy? Wiesz co, wyobraź sobie, że przypadkowo jestem właśnie w Warszawie i pomyślałam sobie, że idealnym miejscem właśnie na trening z tobą będzie właśnie park trampolin. I dlatego tutaj uwielbiam po prostu taką formę aktywności fizycznej i dlatego to miejsce. Ja myślę, że to twoje zainteresowanie, ta twoja pasja może przenieść się także na innych, bo zdradziłaś mi, że ty chcesz zostać instruktorką takiego jumping fitnessu. Tak, jest to moje marzenie. Właśnie od kiedy poszłam na pierwszy trening jumping fitnessu i była tam niesamowita instruktorka, która mnie po prostu jakby zaraziła tym skakaniem na trampolinie i pomyślałam, że to mogłaby być idealna dyscyplina sportu, którą mogłabym ubrać, to znaczy forma właśnie tej aktywności, że to jest to dla mnie no, idealne, bo ja jestem zwariowana, jestem energiczna, wesoła, lubię pokrzyczeć. I taki jumping fitness jest coś stworzonego specjalnie dla mnie. Ty już jesteś instruktorką fitness, nie jumping fitnessu, tylko zwykłego fitnessu. Tak, jestem zwykłą aerobiku instruktorką. Kiedy studiowałam licencjat na uczelni, to miałam dodatkowo, mogłam sobie wybrać jakąś specjalizację i wybrałam, że to będzie fitness. Niestety zaniedbałam to, ponieważ wyjechałam od razu do Niemiec. Nie pracowałam w zawodzie, ale teraz wróciłam do Polski i pragnę właśnie prowadzić zajęcia i dawać radość innym ludziom, dziewczynom, panów też zapraszam. Także jeszcze chciałabym się też podszkolić oczywiście i dlatego ten kurs jumpingu, który na pewno zrealizuję tutaj w Warszawie. Jeśli chodzi o jakikolwiek trening, to przede wszystkim najważniejsza jest rozgrzewka. Czyli zanim pokażesz mi te figury, to najpierw się troszeczkę porozgrzewamy. Oczywiście, oczywiście musimy troszkę organizm rozgrzać. Także zapraszam i to będą myślę, że bardzo takie podstawowe ćwiczenia, które wykorzystujemy na trampolinie. Jest to na przykład, są to pajacyki. Czyli taki powrót do dzieciństwa troszkę. Dokładnie, powrót do dzieciństwa. Staraj się proszę skakać nie na wyprostowanych nogach, tylko lekko ugięte i ręce do góry. Raz, dwa. Ale zdecydowanie trudniej niż zwykłe pajacyki tak, się to robi. Musisz się troszkę skupić, ale to jest naprawdę, wydaje mi się, że super. Forma relaksu też, rozgrzewki. Mam wrażenie, że tutaj troszeczkę bardziej nam pracują te mięśnie głębokie, bo staramy się utrzymać równowagę na tej trampolinie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Chwieje nas troszeczkę, ale... Oj, chwieje! Ciekawe dlaczego. To lepsze niż dobra impreza. Tak jest, zdecydowanie. Teraz preferuję bardziej ćwiczenia na trampolinie. No w końcu jesteś lady. W końcu jestem lady, trzeba no właśnie. Może zmieńmy ćwiczenie. Dobra. Skaczemy sobie w przód i w tył. Tutaj też musimy uważać, żeby się nie przewrócić. Możemy też przyspieszyć, bo hop. Czyli taka klasyczna żabka. Tak, dokładnie. Zmienimy sobie teraz hop okay. Na zmianę. Wykroki. Wykroki. Oczywiście możemy dodać ręce do każdego ćwiczenia. Żeby jednak już od samego początku te ręce nam troszkę pracowały. Oczywiście, nie możemy zaniedbać naszych rączek. Tu też musimy mieć piękne, zdrowe muskuły. No to teraz ten najprzyjemniejszy moment, który wszyscy widzowie lubią, czyli plotki, ploteczki, plotunie. Jak wspominasz, Patrycja, udział w projekcie Lady? Oj, bardzo dobrze. Był to naprawdę najwspanialszy moment mojego życia. Poznałam wiele wspaniałych ludzi, naprawdę ważnych też osobowości i tego pobytu w Radziejowicach nigdy nie zapomnę. Jak zobaczyłam w ogóle dziewczyny, każda z innej bajki, każda w ogóle inny charakter, śmieszny. Ja dogadywałam Vanessie cały czas, ona coś mi mówiła, ja jej tam dogryzałam. Z Angelą pamiętam, że miałam najlepszy kontakt tak przy pierwszym spotkaniu i ogólnie miałam wrażenie, że wszystkie dziewczyny w ogóle są aktorkami, że one tu grają.
że one mają zapłacone za to, żeby mnie jakoś zdenerwować. Ja myślałaś, że tylko ty jesteś tą osobą jedną, jedyną, która nie gra. Dokładnie. Która jest castingu. Ja miałam taką obsesję przez cały tydzień, że ja się zastanawiałam, Boże, co ja mam powiedzieć, co ja mam mówić, do kogo ja mam się odzywać. Ja mówię, one na pewno są opłacone. To są dziewczyny w ogóle z agencji jakiejś aktorskiej. Muszę troszkę zadbać o siebie, bo jednak lady musi być jakimś przykładem. To jakieś maseczki, masaże, fryzury i tak dalej? Bez przesady, no może czasami. Może czasami. Lady musi kochać siebie też. Tak, w wolnych chwilach jadę mojej mamie pomóc do pracy, bo pracuje, ma swoje gwiazdki gastronomiczne na Błoniach. I czasami w wolnych chwilach jej pomagam, bo wiem, że tego potrzebuję. A jeśli chodzi o mnie, no chciałabym zapisać się na lekcję angielskiego teraz, bo jednak przyjechałam z Cambridge i umiem dobrze ten angielski, ale jednak jest taki niedosyt. Chciałabym biegle mówić po angielsku, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest taka sprawa pierwszorzędna, żeby mówić po angielsku. Człowiek wtedy czuje się jakoś tak pewniej, kiedy zna obce języki i właśnie chciałabym bardzo dobrze mówić po angielsku i dlatego chciałabym się zapisać na kurs jakiś. Tutaj, możliwe, że w Warszawie, możliwe, że w Bielsku, tego nie wykluczam. Chciałabym też dokończyć studia wychowania fizycznego. Tak, złożyłam podanie już, ale tym razem na studia zaoczne. A propos tej pupy, to czy to jest taka twoja część ciała, którą lubisz najbardziej? Jaka jest twoja ulubiona część ciała? Naprawdę, naprawdę. Będziesz pytać o ulubioną część ciała. Już zadałam to pytanie. Ale szczerze powiedziawszy, no trudno. Skoro muszę, to odpowiem tak, masz rację. Czyli dobrze strzeliło. Lubię swoją pupcię. A jaka jest część ciała, której nie lubisz? Czy w ogóle taka istnieje? Istnieje oczywiście, ale pani Małgosia mówiła, że o mankamentach się nie rozmawia i nie powinno się o tym wspominać, bo to bardziej zwraca uwagę tego, kto właśnie o tym nie wie, co ja tam. Ale szczerze powiedziawszy, to nie lubię swoich umięśnionych ud, ponieważ trenowałam kiedyś siatkówkę 7 lat. I z tego, co może kojarzysz, to wbrew pozorom, jeśli chodzi o siatkówkę, to nie pracują głównie ręce, tylko nogi. Jest to pozycja bardzo nisko na nogach, także udy są naprawdę bardzo, muszą być, że tak powiem, umięśnione. I to mi zostało po tych 7 latach treniowania intensywnie siatkówki. I później jakoś zaniedbałam się ze sportem i po prostu już to fajnie nie wyglądało, także muszę teraz solidnie pracować nad moimi nogami, by jeszcze, jeszcze ją doskonalić i żeby pasowały do mojej pupci. Ja chciałam jeszcze z Tobą poruszyć taki jeden temat tańca. Ty nie za bardzo wiem, że ten temat lubisz, bo ludzie zaczęli Ci wmawiać, jak gdyby dziennikarze, Ty się rozbierałaś. Ty teraz masz szansę powiedzieć wszystkim, jak było naprawdę. Mówię teraz ja, Patrycja Wieja. Tak, że tańczyłam w dyskotece, w barze, na barze, czasami na barze, czasami na różnych podestach. Był to taniec taki właśnie dosyć seksowny, ale nigdy w życiu się nie rozbierałam i miałam oczywiście takie propozycje jak najbardziej, ale myślałam sobie, że to w ogóle nie jest mi do szczęścia potrzebne, żeby pokazywać to i owo. Dlatego taki taniec w kusych strojach w zupełności mi wystarczał. Dostawałam fajne pieniądze za taki taniec. W Niemczech to było dosyć takie normalne, to było normalne, naprawdę. W Polsce to jest wielkie halo, że dziewczyna tańczy na barze, nie wiadomo jak się zachowuje, a w Niemczech to jest takie po prostu normalne. Czyli to nie była rura, po prostu, nie? Nie, to było po prostu taniec na barze, czyli bardziej takie animacje. Bardziej takie animacje, dosyć seksownym stroju oczywiście. Zaznaczmy to. Ale nigdy się nie rozbierałam, nigdy nie pokazałam swoich wdzięków tak jakby obcym ludziom, bo to naprawdę nie było mi do szczęścia potrzebne. I jestem z tego dumna i nie żałuję, że tak właśnie postąpiłam. Powiedziałaś właśnie, że nigdy się nie rozebrałaś, a teraz ja mam pytanie, gdybyś dostała propozycję, bo na pewno niedługo taką propozycję dostaniesz. Playboy, CKM, magazyny dla panów czekają na nowe osoby, na nowe gwiazdy, które się pojawiają w mediach. Gdybyś taką propozycję otrzymała, to skorzystasz czy nie? Wydaje mi się, na dzień dzisiejszy, na tym etapie, co teraz jestem, wydaje mi się, że nie skorzystałabym z
takiej propozycji, ze względu na to, że jednak wygrałam projekt Lady, to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Chciałabym, żeby po prostu różne dzieciaki brały ze mnie przykład, a wiadomo, jeśli chodzi o tego typu gazety, to może jednak zmieniłyby zdanie o mnie i tego bym nie chciała. Bo ty mówisz, że ty od tego tańca chcesz odejść, tak? Ale teraz jesteś osobą popularną. Właśnie, masz już jakieś rzesze fanów? To nie ukrywam tego, że są. Są, zdarzają się, tak? Tak, dzieciaki pod blokiem czekają. Naprawdę? Tak, tak, tak. Czasami się zdarza faktycznie, że z kartkami czekają, przygotowane już, że chcą autograf. Aha. Także to jest bardzo miłe, bardzo się ucieszyłam z tego powodu i robią sobie zdjęcia ludzie ze mną, także fajnie się czuję, naprawdę. I też gratulują, że trzymali za mnie kciuki, że kibicowali mi do ostatniego momentu. Skoro jesteś osobą popularną, rozpoznawalną, to tak się zaczęłam zastanawiać, czy te umiejętności taneczne w połączeniu z popularnością nie można tego wszystkiego przekuć w założenie na przykład szkoły tańca. Z tego co wiem, są szkoły tańca, które uczą sexy dance, high heel dance, lap dance i tak dalej, pole dance. No i właśnie, taka szkoła tańca, co ty na to? Szkoła tańca, czy też na przykład klub fitness. Ja nie ukrywam, że bardzo chciałabym otworzyć coś swojego, bo to jednak pokazuje, że kobiety są jednak niezależne w dzisiejszych czasach i mogą więcej. A ja to mogę wykorzystać właśnie te moje 5 minut i mogę zadziałać w tym kierunku, ale nie ukrywam, że taka myśl przeszła mi też po głowie, że może to być super pomysł i fajnie można zarobić na siebie. Także może niebawem usłyszysz o mnie nieco więcej, jakieś zaproszenie na otwarcie może szkoły tańca czy też klubu fitness. Także mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie. Oczywiście, że tak. Dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego programu. Ja dziękuję za zaproszenie. Naprawdę jest to dla mnie duże wyróżnienie. Ja bawiłam się bardzo dobrze, mimo że aż tak bardzo nie poskakałam. Ale może następnym razem, jak prywatnie się umówimy. Oczywiście. Dobra. Ja zostanę pewnie na dłużej w Warszawie, to poskoczymy jeszcze nie jeden raz. Dziękuję ci bardzo. Waszym i moim gościem była dzisiaj Patrycja Wieja, czyli zwyciężczyni pierwszej edycji projektu Lady.